A teraz przejdźmy do walki Goata Saleta. Czy według ciebie taka walka w ogóle ma jakiś sens? I no. Nie wiem, no myślę, że no jakiś sens na pewno ma, skoro no obydwoje wychodzą, chcą walczyć, są starszymi zawodnikami, jeden i drugi chce poboksować. Wiadomo, ciężko odejść bokserowi takiemu na przykład jak Goata, na przykład odejść z ringu, bo już no mnóstwo walk stoczył. No to jednak łatwiej jest na samym początku, żeby zrezygnować, ale jak już się boksuje tyle lat, to myślę, że ciężko jest tak zakończyć tą karierę i powiedzieć pas. A w takim razie kogo widzisz jako zwycięzcę w tej walce? Jak i ewentualnie jak zakończyć się według ciebie ten pojedynek może? Jak zakończy się? No nie wiem, no to myślę, że no tu, tu i tu są szanse. Andrzej Goata ma prawą rękę bardzo silną, będzie na pewno musiał Saleta na nią uważać. Myślę, że obydwoje są starszymi zawodnikami. Andrzej ma tam miał kontuzję tej lewej ręki. Nie wiadomo jak tam ta lewa ręka, nie, tam, czy ona będzie dobrze funkcjonowała, więc no szanse są 50-50, tak mi się daje. A powiedz mi właśnie z racji tego wieku, czy myślisz, że walka będzie trwała pełny dystans, czy raczej zakończyć się może przed czasem? No nie wiem, no myślę, że obydwoje będą na pewno przygotowani, obydwoje trenują solidnie, to co widać tam na treningach, że trenują. Czy będzie trwała 10 rund, nie, 12 chyba tam jest w kontrakcie, no, czy będzie trwała 12, czy skończy się przed czasem. To jest boks i jeszcze waga ciężka do tego, więc no jeden cios może zdecydować wszystko. A jeszcze mam takie pytanie. Jakim trenerem jest Piotr Wiczewski? Jakie są tak jakby wasze stosunki? Czy to jest tak jakby wymagający bardzo trener, czy bardziej jak kolega? Jak wasza współpraca przebiega w ten sposób? Ja myślę, że współpraca jest bardzo dobra, że no jak przyjaciele i naprawdę chcą nam wszystkim pomóc, chce naprawdę nam, żebyśmy byli no dobrze boksowali, widzi nasze błędy. Ja sam widzę, że no coś jest nie tak, że tu noga, tu wpadam nieraz, tutaj ten, a to wszystko Piotrek mi mówi i mówi, że to trzeba zmienić. Staram się zmienić, no myślę, że to jest dobrym trenerem i że może być jednym z lepszych trenerów w Polsce. A powiedz, jak trener motywuje? Na spokojnie tłumaczy wszystko, czy jakoś pokrzyczy trochę, coś tam palcem pokiwa i tak dalej, bierz się do roboty. Jak to przebiega, wygląda? Ja myślę, że no, trener musi tak mieć taką rękę, że nie może być tak, że sobie pobije na worku, że musi, to dawaj na tym worku. Patrzeć się, mówić, no jeszcze przyspiesz, coś tu, ten, to tak, no, potem to będzie w ringu pokazywało te efekty, nie? Wiadomo, ciężka praca i jak nie nie będzie ciężkiej pracy, no to nie będzie efektów, na pewno, no, tak mi się zdaje. No dobra, to jeszcze ostatnie pytanie. Odnośnie walki z Cieślakiem. Co chcesz nam zaprezentować w ringu, co nam będziesz chciał pokazać i czy właśnie skończysz go przed czasem, po prostu pytam się, jaki będzie cel grubsza? Cel będzie na pewno, żeby przeboksować i na pewno wygrać, a co zawodnik też pokaże, bo myślę, że będzie przygotowany, no to też jest dla niego, to miał parę walk przegranych, więc no będzie chciał się na pewno pokazać, będzie chciał się na pewno wybić, odbić od tego, jak można powiedzieć, dna. Że no, trzy chyba że walki miał chyba z rzędu przegrane, czy dwie, nie jestem tam dokładnie pewny. No więc no, będzie chciał wygrać, będzie starał, a jeżeli nadarzy się okaże go znokotać, no myślę, że będę do tego dążył, no ale jeżeli nie, no to będę spokojnie boksował, będę chciał spokojnie przeboksować te 10 minut.